Archeolog pokazuje nam to, co całe życie leżało pod naszymi stopami, a my o tym nic nie wiedzieliśmy, napisał w jednej ze swych książek Austin Layard. Czy uda się coś takiego wykopać uczestnikom sobotnich warsztatów archeologicznych? Okaże się to już w najbliższą sobotę. Na praktyczne i bardzo bliskie spotkanie z archeologią zaprasza Suwalskie Muzeum Okręgowe. Uczestnicy będą mieli okazję bezpośrednio zapoznać się z zawodem archeologa, metodyką jego pracy, a także bezpośrednio uczestniczyć w zaaranżowanych wykopaliskach zorganizowanych w obrębie posesji muzeum. Informują pracownicy. Podczas trzech półtora godzinnych sesji wykopaliskowych ci, którzy podejmą trud odkrywania artefaktów, dowiedzą się również sporo o ochronie dziedzictwa archeologicznego. Każdy uczestnik warsztatów po ich zakończeniu będzie mógł zabrać ze sobą własnoręcznie sporządzoną kartę ewidencji znalezionego przez siebie zabytku. Wszystko będzie się działo 19 czerwca w suwałkach przy ulicy Kościuszki 81. w Warsztaty będą się rozpoczynały o 11, 13 i 15. Są oczywiście bezpłatne, a okazją do ich zorganizowania są Europejskie Dni Archeologii pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.